Denis, jesteś naszym ostatnim, co nie znaczy, że najmniej ważnym transferem. Jak się czujesz jako piłkarz Lechii Gdańsk? To prawda, okienko transferowe jest już zamknięte, ale jestem wolnym zawodnikiem, więc bez problemów mogłem podpisać kontrakt z Lechią. To bardzo ważny krok w mojej karierze. Jestem zdeterminowany, aby powrócić do profesjonalnej piłki. Potrzebuję co prawda okresu przygotowawczego, bo przez ostatnie 4 miesiące trenowałem tylko indywidualnie, ale jeszcze udowodnię, jakie mam umiejętności i na co mnie stać. Wiemy, że jesteś typowym lewym obrońcą, ale czy potrafisz odnaleźć się także na innych pozycjach? Najlepiej czuję się na lewej obronie, ale potrafię też grać na lewym skrzydle. Podsumowując, dobrze radzę sobie na całej lewej stronie boiska. Najważniejsza jest dla mnie dobra gra w defensywie, ale jeżeli drużyna przechodzi do ataku, potrafię ruszyć do przodu i pomóc w konstruowaniu akcji. Miałeś już okazję do wspólnych treningów z naszymi zawodnikami. Jakie są twoje pierwsze wrażenia? O moich nowych kolegach mogę wypowiadać się jedynie w samych pozytywach. Przecież zajmujemy aktualnie drugie miejsce w tabeli. Cieszę się, że mamy w drużynie zawodników z Serbii czy Chorwacji, bo będzie mi łatwiej się zaaklimatyzować w zespole. Sztab trenerski, jak i całe zaplecze treningowe Lechii stoją na najwyższym poziomie. Co wiesz na temat polskiej ekstraklasy? Oglądałem kilka meczów polskiej ligi w internecie. Wiem, że macie w Polsce wiele dużych klubów, a Lechia jest jednym z największych. W tym sezonie powalczymy o Mistrzostwo Polski. Jesteś już w Gdańsku od pewnego czasu. Co mógłbyś powiedzieć o mieście, stadionie i o kibicach? W poprzednim sezonie byłem na meczu Lechia-Legia. Atmosfera, którą tworzą kibice Lechii, jest niesamowita. Stadion i miasto są piękne. Nie mogłem trafić lepiej. Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem.